Kolejka czwartej Ligi Grupy Pomorskiej w Dali, Pusz kontra Pogoń Lęborg, hit siódmej kolejki. Witamy Państwa, Krystian Mekka, kłaniam się nisko, telewizja z KP Sport. Defensywie od prawej strony 11, Jakub Michor, 3, Adrian Kochanek, 6, Wojciech Pusuła jako kapitan, oczywiście 30, Patryk Kubiszewski, 7, Paweł Art, 9, Robert Cieszyński, 11, Jakub Gronowski jako kapitan zespołu z Lipusza. Taka mała namiastka polskich barw już dzisiaj w środę w Lipuszu. Rozpoczynamy spotkanie w Da kontra Pogoń przy piłce gospodarzy. Akurat ta jedenastka ustawione tutaj przez Mariusza Węglińskiego, dośrodkowanie na pole, karna okazja i gol! 1-0, Gronowski chyba trafia do bramki, tak, on pokazuje wskazujący palec lewej ręki. Jakub Gronowski, 1-0 prowadzi w Dali Pusz już od czwartej minuty meczu. Machalewski do prawej strony, jest Prądziński, będzie jego centra na pole karne. Czy ktoś to zakończy? Tak jest. Polemców wzięła górę, prawa strona boiska, Prądziński pewnie dojdzie do tej piłki. Prądziński na pole karne, Gronowski nie spotkał się z piłką. Jeszcze strzał, ale ostatecznie lewą nogą nie trafił w tej sytuacji. Ta piłka przeszła, będzie mieć swoją okazję. Przewinięta piłka na lewą nogę, ale ostatecznie piłka wylądowała na bocznej siatce. 16-latkowie, teraz strzał z rzutu wolnego, ale tutaj ostatecznie ta sezonu. Chce się cały czas grać w piłkę, teraz strzał Gronowskiego. W polu karnym ustawiła się już piątka zawodników gospodarzy, to jest dobra centra. Labuda tak niezbyt pewnie poza własne pole karne, ale ostatecznie jeszcze kończy to się strzałem. Wznawia już Konkol. Gronowski wygrał pojedynek powierzchny, Cieszyński. Robert Cieszyński, jeszcze piłka na prawej nodze, Cieszyński zablokowany, jeszcze nie zostawił tej piłki Artowi, Cieszyński do prawej strony, uderzenie Prądzińskiego przed siebie, Labuda, będzie 2 do zera! W Dali Pusz podwyższa prowadzenie! Dwudziesta szósta minuta meczu tam przed bramką. Zakończył tę sytuację chyba sam Cieszyński, jak dobrze widzę. Mickiewicz był bliski przejęcia piłki, ale jeszcze jest Miszkiewicz, Mateusz Stankiewicz po lewej stronie, końcowa linia, lewa noga, dośrodkowanie na pole karne, ma trochę problemów tutaj bramkarz gospodarzy, ale kończy tę sytuację, drodzy Państwo, Pogoń Lęborg i jest 1-2. Myślę, że akurat bramka, na którą myślę, że akurat tutaj zasłużył Adrian Kochanek, jak dobrze widzę, trafił do bramki. Zatrzymanie tej akcji przez Kochanka. Pogoń będzie mieć okazję teraz w tej chwili na kontrę. Stankiewicz po lewej stronie. Stankiewicz jeszcze przed pole karne. Okazja, Miszkiewicz, lewa noga. Miszkiewicz przestrzelił na 11 mecz. No teraz w Dali Pusz może... O, tam tu już wznowił zespół gospodarzy. Ładny zwrot do pola karnego. Będzie uderzenie na bramkę tutaj autorstwa Kubiszewski, ale kończy nam równiutko z 45 minutą pierwszą połowę sędzia Krzysztof Kochel. 2-1, bardzo ciekawa ta pierwsza połowa, ogólnie rzecz biorąc, sywnych do tej 36 minuty, kiedy trafili do bramki i zdobyli gola kontaktowego, ale zazwyczaj tak to wygląda akurat w tych niższych ligach, że nie wiem zawodników w czarno-żółtych trykotach, dośrodkowanie Cysewski, Labuda poza okolice bramki, Adrian Pogoń. Ackerman, on pojawił się finalnie na boisku. Niezbyt dobre piąskowanie tej piłki, jest uderzenie, ale piłka ostatecznie obok bramki. Robert Cieszyński. Tutaj Patryk Labuda nie jest aż takim mocnym punktem zespołu Pogoni. W tej chwili Atanaczkowicz się wrzucił trochę na konia swojego kolegę. Ackerman przestrzelił ostatecznie, Karol Ackerman. W polu karnym, a właściwie gdzieś na skraju pola karnego, szóstka zawodników biało-czerwonych trykotach. Dośrodkowanie na pole karne, Kochanek. Pokazuje, że... Dotknął tutaj ostatni piłkarz, więc najmłodszy zawodnik z całej kadry drużyny gospodarzy. Okazja dla Pogoni, uderzenie na bramkę, ale ostatecznie Stankiewicz zbyt lekko. Dla Cysewskiego mimo wszystko wybrali przez zdobycze dla zespołu dośrodkowanie. Labuda niezbyt pewnie, ale ostatecznie to Gronowski w zespole przyjezdnych. Teraz Gronowski w okolice pola karnego, Art przyjął piłkę, uderzył prawą nogą ponad poprzeczkę, ale jest jeszcze do tego sygnalizacja bocznego arbitra. Maciej Szymański tak ustawił piłkę, gdzieś od razu do komunikat, że będzie wrzucał w ten konkretny sektor boiska. Okazja, ależ miał dobrą sytuację teraz. Już od razu otrzymałem identyfikację tego zawodnika, że ten wysoki to jest Nowakowski. A teraz okazja dla Wdyna, 3-1! 3-1! Paweł Art trafia do bramki. I Wda podwyższa swoje prowadzenie w 78 minucie meczu.
A wszystko zaczęło się praktycznie od prostego błędu, gdzieś tutaj prostego wejścia Pawła Arta, uderzenie prawą nogą, prostym podbiciem. Przecina wszystko praktycznie, a przynajmniej większość sytuacji jest bardzo odpowiedzialny na swojej pozycji. Wie, kiedy ma wybić, a teraz Kochanek, okazja na drugą bramkę, ale wycofuje piłkę, uderzenie, gol! Kontaktowa bramka dla Pogoni Lęborg, no i proszę bardzo, też naprawdę niewiele potrzeba było, żeby tutaj Przemysław Iwański trafił do bramki, a więc jest 2-3, 84 minuta, no i myślę, że naprawdę zrobi nam się ciekawie w końcu tego meczu, gdzieś włączy się taki power, pewnie taka wola walki na to. Ale teraz tutaj do przodu Paweł Art, nie ma łatwego zadania, na pewno tutaj z Kochanowskim, jest to raczej faul na Kochanowskim, ale ostatecznie nie! Kapitalna interwencja Labudy! Ależ teraz wybronił ważną piłkę, szacun za interwencję. Cios w kierunku Iwańskiego, wycofanie do Kochanka. Jeszcze jedno wycofanie, jeszcze tutaj cios i uderzenie na bramkę, ale ostatecznie obok lewego słupka po rykoszecie. A teraz przejęcie przez Ackermana, Karol Ackerman zmierza do pola karnego po błędzie Mikora. Ackerman, lewa noga, Ackerman, jeszcze Ackerman, ale przed bramkę zgrywał tutaj Kochanowski, powrócił Iwańskiego. Cios i Węgliński, boczna siatka. Piłkę przyjąć, Kochanowski, Labuda. Poślizgnięcie, no i ma piłkę w da. A więc teraz będzie okazja raczej na czwartą bramkę. Ackerman, lewa strona boiska, Ackerman na pole karne. Wykończą to prawą stroną, ale Patryk Bert. No i to akurat dało i przekreśliło nadzieję Pogoni Lęborg, mimo że walczyli do samego końca, za co brawo dla ekipy Macieja Cieślika, ale to w da. Lipusz zgarnia 3 punkty w tej rywalizacji i ma tych punktów na koncie już 14, wobec czego zdobywa czwarte zwycięstwo w tym sezonie. No